A co ty, Delord, jesteś za tymi? Kibicujesz LPL? LPL, oh, czy co? Yeah, of course, mate. No tak, ale wiesz, bo ja po prostu wolę takich gości, co coś robią. Aha, jeszcze, no, okay. Jeszcze ten jeden robiło dużo, jak była ta meta z tymi supportami, co oni wiecznie mieli prawie na bocie, to wiecznie dive'owali, jak się no. Jakieś te głupoty brali, nie? A ja wiem, że jesteście fanboyami T1, chłopaki, ja rozumiem, no ale musi to się skończyć kiedyś. Ale nie jutro. Nie. Ale taki standardowy draft KT jak na razie. Aphelios, Sejuani. W ogóle co myślicie o tym, że Aphelios jest taki high prio ostatnio? Ty, no fajnie się go ogląda. No taki jakby azjatycki Aphelios to jednak inna liga, co? No nie, no u nas w Europie jak jest Aphelios to taki jest whatever, nie? Ale kurczę, tam jak zagrają to wo. Czy my myślimy, że ten 369 jest dużo lepszy od tego kina? No czy aż tak, nie wiem. A czy 369? Dobra, 369, panowie, jest dobry na weak side, na słabej stronie. Jak nikt pod niego nie gra, to on sobie tam farmi przy tym turecie i jakoś sobie daje radę, więc no myślę tutaj, że nie wiem, czy to będzie jakiś Ornn grany, czy to będzie jakiś Renekton i typowo podfarmienie, czy co on tam zrobi, nie? No bo oni zazwyczaj wszystko pod rulera grają i zakładam, że no nic się tutaj nie zmieni. Szczególnie jeżeli zdecydowali się spikować bota tak od razu 2-3, no i do tego mają dwa dodatkowe bany 4-5. O! Lulu mi się podoba. Lulu mi się bardzo podoba. Lulu czemu? Nie, no bo Lulu nie dość, że wygrywasz linię na Rakana, to jeszcze do tego jakby jako postać jest bardziej użyteczna niż Renata, bo Renata jest... Okay. Znaczy inaczej, Renata jest dobra jak cię dajwują, nie? Jak wchodzą tam głęboko, typu Vai, Wukong, ale te wszystkie postacie są zbanowane, więc tak naprawdę no Lulu ma lepszy peeling niż jakby Renata w tej grze, nie? I jakby zdecydowanie lepiej buffuje też Aphelios'a swoim EW i R-kom. O! Akali, wow! BDD na Akali. Na tak na Rakana, na Zeri, nie ciężko będzie, kurde? No właśnie, co waszym zdaniem powinni piknąć, jeżeli nie Akali? No dużo nie ma już czempionów. Gdzie jest Azir? Azir ban, nie ma Niko. Szczerze mówiąc, nie ma nic praktycznie, jeszcze Talii jest banowali. No widzisz, Delord, troszeczkę więcej pomyślałeś i sam doszedłeś do tego wniosku. A może kurwa, a może Sylas? Ja jestem ciekawy, czy oni będą w stanie jakoś pokarać tego 369. Czy podejdą na to topa i coś zrobią, no bo spójrzcie na bocie, jakie oni mają itemy, nie? Już podwójny Kal jest, więc będą sobie farmić 100 minionków, nic się tak naprawdę nie wydarzy. No i ta Sejuani musi gdzieś tam na tego topa podejść. Kaz generalnie jest takim graczem mądrym, powiedziałbym. Fajne czasami jakby ścieżki w lesie potrafi znaleźć, żeby te kille sprawić. O? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Invade na pierwszym poziomie? Nie. Aphelios będzie mieć prajo, tutaj Wander jak mówi. Mój były kolega z drużyny. O kurcze. Właśnie, słyszysz? Tam Wander na mikrofonie. A nie, to ja mam zmutowany stream. Aha, no to ładnie. Ej! Znaczy, ja to wiedziałem, ej! Ja to wiedziałem! Kolegę z drużyny, no dobrze. Nie dziwię się, że wy panowie, jak możecie u siebie na Worldsy puszczać, to że jakby macie odmutowany streaming, no bo jak jest jakaś cisza, to ciszy nie ma, no bo ktoś tam coś innego mówi w tle, nie? Więc jakby no wasza praca jest łatwiejsza i no nie dziwię się, że... No, to praca to mnie przesadza. Kierują nas. Kanna powca. O! Proszę, ruler agresywnie! Wow! Flash za flash. Sejuani podchodzi od tyłu, Kanavi też jest od tyłu. Generalnie dżunglerzy siebie nie widzieli, więc no tu to mogłoby zaskoczyć kina, no. Jeżeli Sejuani tutaj przyjdzie na counter ganka, to na pewno ten team Jaxa wygra, ale nie wiem, czy ona zdąży. Trochę też ma ciężko tam przejść. Fryzyk znajdzie jeszcze też nie ma. O, szósty level. Poziomie Renekton będzie arkować i co teraz się wydarzy? Sejuani tutaj podchodzi, ale chyba Jax zginie, okay. Z nim w ogóle Sejuani tutaj będzie. O no Boże! Jaki flash od kina, jeden okay, za jeden. Nice. Okay. Wow, ale wszystko blisko, kurczę, ale wyliczone. Renekton jeszcze miał flasha, to jest najlepsze, czyli jeżeli, bo tylko KT użyło dwóch flashy, więc tak naprawdę jakby Renekton wiedział, że Sejuani podchodzi, to nawet by nie zginął. No ale no, na szczęście to jest jeden za jeden. No. A Kali to jest taka ciekawa postać, bo jest even w farmie, ale przez tak naprawdę całą grę stała przy turecie im na 150 życia. Oj. Okej? Kanavi. Okej, szczerze mówiąc, dobra. Jaki kryminał? Generalnie Rel nie da się zoutsmite'ować, chyba że jesteś Maokajem. Ona klika E, klika Q i ma 500 damage'a dodatkowo. No i co zrobisz? 500, no, Delo, 500. Lulu, cokolwiek, nie wiem. Że dopuścili do czegoś takiego, żeby Infernana stracić w ten sposób? Come on. JDG podchodzi po tego na Shora, Jax już schodzi z linii. Kanavi i 369 mają flesze, więc dużo jeżeli tutaj... Można... No właśnie, aha. Oni... Okej, okay, dużo czasu tu można kupić. Rakan też biegnie. Rakan schodzi, no Belka, oni idą głęboko. Ej, dobra, Kanavi jest burstowany i on zginął Pididiego.
to co tam się tutaj będzie działo? Oriana ma erkę, Oriana ma erkę, Oriana ma erkę, Oriana ma erkę. O jest! Kin zginie, jeden za jeden, dobra. No to, to będzie końcówka. Dwa flesze tutaj poszły ze strony właśnie JDG, a dziwię się, że to przegrali, bo Rel i Renekton są naprawdę mocni w takiej walce. Ale tutaj ciężko opening było znaleźć, bo Akali była tak jakby, oni poszli w Akali, Akali zniknęła, potem no trzeba właśnie, było zmienić target. Ty, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Ruler miał zdecydowanie lepszy recall niż aiming i mamy tutaj Storm Razor kontra tak naprawdę zwykły Quiver na bocie. Więc Ruler chyba obija tower i dlatego oni też nie walczą o tego Heralda, bo nie ma ryzyka. Okej, okay, bijatyka, bijatyka. Combo od Sejuani było naprawdę zajebiste, co nie zmienia faktu, że nie ma major, żeby zabić tego Renektona. Jezu, jak równo, co się dzieje, kurde, ale gra. No. Wydaje mi się, że JDG, okej, okay, okej, okay. Fajne combo tutaj od Missinga. Dużo aiming spalonych flashował. Rzeczy. O, arka na leczenie. Dobra, no, bardzo dużo się uleczył. Kus? Znaczy ja nie wiem, czy oni powinni wbijać w Ruler, bo Ruler się ma sam na cele i Kanavi też ma erkę. Cel, tepek! Dobra, tepek jest od Akali, no. I tutaj Kanavi jest na pewno martwy, ale czy coś więcej tutaj zagrałem? Chyba nie. Tyle, i do smoka. Ale close! Ale Ruler ma jeszcze erkę. Sejuani ma Heralda, jeszcze przez 20 sekund są plejty, ale z tego co widzę, to no niestety plejta nie będzie ani jednego. Oj. Nie jest w stanie użyć Heralda, Ruler, Bladakus. Nie zagrałeś przy 14? O, najzik. Oj, agro. Gramy? Aż tak? Knight ma flesza i double flash od Knighta. BDD dalej też ma flesza. Oj, to jest chyba dany smoczek. Na bursta to leci. Kino? Herald? Herald to był raz i Balka. Na tobie. Oj. Dwa razy walka na tobie. Oj. No nie. Oj. Ty, ale patrz jak JDG tak przez całą mapę w czurkę biegnie. Avengersi normalnie, co zrobisz? Za rączkę. Jeżeli tamten Herald by trafił, ten pierwszy, w który nam idzie, i ten też by trafił, to mielibyśmy zniszczoną wieżę, no i wtedy już było naprawdę fajnie dla Akali, że tam sobie flankowała. No ale przez to, że ten Herald pierwszy został tak słabo użyty, to jeszcze tower może stać nawet po drugim, ale zobaczymy. Okay. No KT zdecydowanie woli teamfighty, że Akali wchodzi od pleców, albo Jax wchodzi od pleców. JDG chce taką masywną ścianą się przesuwać, więc no zobaczymy, jak będą teamfighty wyglądać. Za 2 minuty mamy smoka, jeżeli JDG zdecyduje się walczyć, no to... sprawdzimy, jak te teamfighty będą wyglądać. Chociaż patrząc na itemy, to chyba nie. Chyba oddadzą. To nie jeden option nic zmienia dla KT. No to prawda, ale kto odskaluje w tej grze? Jakby, kto ma lepszy draft? Kurczę, mi się KT chyba bardziej... Okej, okay, dobra, zajmują Renektona, ale... Jest damage? Wydaje, nie mają damage'a, żeby go zabić. TP od Oriany. Dziwne. To jest bardzo dobre. W sensie dla KT. Tak, to jest dziwne, bo też mi się wydaje, że Renekton nie potrzebuje... I Kanavi dive'uje tutaj, Lehenz jest zburstowany od razu. Kurde, na micie również obity. Miał flesza, miał erkę, ale nawet nie mógł wykorzystać, nie? Bo full... Tepek! Okej, gramy dalej. Tym razem Akali tepuje na mida. Ale Sejuani nie ma erki, znaczy użyła, jednak miała erkę na Rakana, ale to tak naprawdę nic nie zmieni. Double tepek, które no nic nie dało, Herald prawdopodobnie zostanie użyty i Turet będzie zostanie zniszczony. 50 sekund do smoka, Ruler nie będzie miał summoner spelli. Więc wydaje mi się, oddają, że smok będzie oddany. Tak, czyli nie musi tego smoka oddać. Ej, dobra, czyli jednak właśnie, jednak będzie walka. Na pewno? Ty, przecież ta Lulu, o nie, dobra, nie wchodzą na Lulu, nie wchodzą na Filiosa, a Filios dalej ma erkę. Patrz, Ruler gdzieś tam dive'uje tak głęboko, BDD jeszcze tu nie ma. Knight dalej żyje, wszyscy... Ale erka! Na Filiosa, jaki zajebisty erka tutaj, Akali pija na flankę, Knight będzie prawdopodobnie tutaj bursztowany przez Akali. 39, próbuje pomóc, ale tak naprawdę zwykły alligator nic tutaj nie zrobi. Po co? 4 za nic. JDG, why? Po co tu walczycie? No jakby nie ma w ogóle żadnego powodu, żeby tu walczyć. Come on. 369 miał fajną flankę, ale co mi się nie podobało, to, że on flashował na Filiosa. Mimo, że to, co ja mówię, może nie być prawdą, ale wyobraźcie sobie, że on tutaj flashuje na Lulu może i ta Lulu jest od razu zburstowana, ona nie klika R-ki i Filios i tak musi Gale forsować do tyłu i tak. A jakby wtedy mamy inny defaj zupełnie, no. Ale dobra, ale musimy tutaj przyznać, że aiming zagrał zajebiście, bo miał reakcję, żeby kliknąć Cleansa na W Renektona, a potem od razu Gale forsuje W Rakana, czyli jak naprawdę jego reakcja była perfekcyjna. Zagrał to tak zajebiście, no Damian to by tego nigdy tak nie zagrał. Sorry Damian, ale no taka jest prawda. Jakby nie ale ja nie jestem graczem AD Carry. A myślisz, że... Myślisz, że Flakę za Jack Spectre by tak zagrali? Twoi koledzy z drużyny? Kurde no, i musisz tutaj w czuły punkt. No muszę, ja muszę. Ja żarty robię, Damian, ale ty to musisz od razu dopierdol. Jedno jest pewne, Evi by tak nie zagrał na 100%. Ej. Nie śmiej się, Marcin, bo to będzie użyte przeciwko tobie. Nie no, przecież Evi to...
Ja w sumie nie wiem, co jest wygłuszone, a co nie jest, ale dobra, dobra. Dobra, 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 wymowne. A co myślicie, panowie, o Jaxie? Bo generalnie w tym turnieju, jak on ma dwa przedmioty, to jego E ma 5 sekund cooldowna i jest niezniszczalny. Tak mnie denerwuje ta postać. No nie lubię. Absolutnie broken. No. I Jax tak i Cassante uważam, że dwa najlepsze piki i no obrzydliwe są. No Cassante to na live serwerze jest jeszcze gorsze. Jeszcze gorsze, no tak. Missing obity już tutaj. Oj, oj, oj. Auć, auć, auć. Ty, no chyba, nie wiem, czy masz podejście Jax do tego. Nie ma, znaczy moim zdaniem nie ma co zbierać. Ja nie wiem, jak JDG jest w stanie wygrać tą walkę. Znaczy oni to, no mają talent, są dobrą drużyną, ale... Tutaj można oddać tego smoka, kupić sobie dzięki temu jakąś pozycję może pod Baronem lepszą, no ale tak jak myślałem, właśnie KT nie musi wcale iść, nie wiadomo ile ludzi wysłać na smoka. I tak kontrolują wszystko, więc mogą kontrolować obydwa obiektywy naraz. Dobra, no turecik można wziąć w końcu. Zaczęli na Shora, ale nie posprzątali wizji do końca, więc to będzie ciekawe. Stepuje Jax na flankę, stepował i nie wiem, pokaże się na midzie. Okej, Renekton również flankuje. Kanawi! Jednak. Nie ma steala! Nie ma steala i w tym momencie aiming jest gdzieś tam bardzo głęboko w na Shorze. No i to tak naprawdę, o, BDD, pół HP tutaj. Kin 1 na 2, Ruler robi i 369. Nie ma tutaj co, nie ma counterplaya. Ej, koniec gry chyba. Akali również, jaki damage, dobra. Jeśli mają wave'a, to co, z wave'em na midzie lecisz. Ej, 16 HP chyba miał Baron, czy ile? No, coś koło coś, tego, coś wow. mało miał. Znaczy było bardzo, bardzo blisko, Kanawi prawie zestealował, więc no. Mimo, że nawet gdyby ten steal był, to raczej by to nic nie zmieniło. Jax, Akali robią robotę. Znaczy Aphelios też. Znaczy cały draft od KT tak naprawdę, jeżeli oni nie są do tyłu za Renektona. Kto cię tam bije? No właśnie. Kto cię tam bije, Paweł? Biją mi Chińczyków, kurde. Ej, no ładnie KT. Okej. Okay. Dobra. Brodziem to jakoś, ruler? Kanawi. O, jest no, ruler dead. Dobra, GG, no. O, jest. Koniec. Wow, pierwsza gra dla... KT. Wow. Tak. Didi, jaki wywóz, ty. Ty, a ciekawe, bo wczoraj jak stweetowałem, że mam nadzieję, że jakaś tam drużyna z LCK będzie w finałach, żeby finały nie były nudne, tak jak w zeszłym roku, żebyśmy chociaż mieli jakiś region na region, to JDG mi na Twitter odpisała trzema znakami zapytania. To jeżeli to przegrało, też miała być trzy znaki zapytania. No, dobre. Drafty. A, schowam kamerę. Niko first pick. Dobra, troszkę inne podejście. No i JDG znowu na blue side'zie. A więc Oriany nie chcą. No i Niko, nie wiem, nie chcą, może z jakimś nocturnem biegą. To będzie w ogóle inny draft, bo tutaj Kanawi już nie będzie grał Rel, tylko pewnie albo Wukongiem, albo Vi 2-3. Wydaje mi się, no bo z Niko musisz mieć jakiegoś agresywnego dżunglera. No nie pójdziesz tankiem z Niko, więc no ten draft się zupełnie zmieni tutaj. Jestem ciekawy, co JDG picknie 2-3. Vi, Oriana, Aphelios'a superowo. Siedzi, no ale później co? Podoba mi się. JDG musi Jaxa zbanować, myślę. Jax, Poppy. Takie bany widzę tak, dla Poppy JDG. Tak, Poppy w dżungli mogłaby być tutaj też w porządku. Jeżeli grasz tak naprawdę full pod peeling tego Aphelios'a Oriany, to Poppy w dżungli na Rakana i na Vi. Nieźle. JDG gra pod pierwszy reset tak naprawdę. Klikasz R-ki Vi, Niko i R-kę Jinx, masz jeden kill i Jinx sprząta cały teamfight, nie? Więc no tutaj dużo zależy od early game'y. Powiedziałbym, że KT musi wręcz wygrać early game, mają lepszy matchup na bocie, bo grają Renata na Rakana, mają lepszy matchup w dżungli, szybciej clearuje Las Viego i ma presję na Vi. Oczywiście Renekton na topie, no tutaj nie muszę nic mówić. No i Oriana na midzie to jest jedyna osoba, która będzie tracić push przed tam piątym poziomem. Albo siódmym poziomem. Tego matchupu akurat aż tak nie jest tam. Aczkolwiek no Kaz, Kin, Aiming i Lehens. Ta gra jest trochę na nich, nie? No muszą coś zrobić. Ej, właśnie fajne pytanie. Jak myślisz, czemu top lane jest aż tak diffowany? Czemu Azjaci mają takiego dobrego topa? Z czego to się bierze? Ja nie wiem. Znaczy BB moim zdaniem na takie warunki europejskie czy amerykańskie jest najlepszy. Jest naprawdę bardzo dobry, ale potem gra na topie na Azjatów i nie jest dobry. No właśnie. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że w ogóle jakby w solo queue jest wyższy poziom topa w Azji. No i ci ludzie cały czas na siebie grają. Typu BB nie może grać na Dokle w trakcie sezonu, a jednak 369 gra na jakiegoś tam Kina w trakcie sezonu, bo spotykają się na solo queue, spotykają się na scrimach. No ta jakby kultura treningu zawsze jest lepsza w Azji, nie? No, Chiny i Korea mogą grać na siebie treningi, my z Ameryką nie. Więc mamy tak naprawdę dwa potężne regiony, które mają więcej graczy, które na siebie trenują. No i co zrobisz, Damian? No nic kurde nie zrobisz. No, bro. GG. No niestety nie wygramy nigdy Worldsów, kurde. Podoba mi się to, że wstałeś i wybrałeś mówienie faktów, panie Marcinie. Tak. No trochę realno. To teraz pogadajmy, czemu leśnicy są diffowani.
Nie. Aj, Damian, lecisz są zdipowani, bo ci najlepsi siedzą w domu, zamiast być na Warsach. Trel. No nie ma ciebie, nie ma Inspireda, nie ma kto dżunglować w ogóle. Nie ma kto dżunglować. Proszę cię. O, Kin, trochę chcę podokuczać, jakieś informacje zdobyć. Tak, no Bajes nic nie zrobi na pierwszym poziomie, no ale też wydaje mi się, że ten Renek ten tak głęboko wejść nie może. Jakby to był jakiś Jax, to by inaczej wyglądało. Myślę, że mógłby tylko, się tam pokusić. Ja się zastanawiam, po co oni to robią. Bo znaczy, opóźnia, nie? Opóźnia Last Vi. Mocno opóźnia Last Vi i mocno? Jest... No, nie wiem, tak, bo masz bardzo mocno. Co pierwsze, Vi musi być jakby pod takim stresem, że ten Renekton mocno na nią wejdzie, więc musi kajtować Blue Buffa. Atrox nie może liszować, tylko musi jakby odpowiadać Renektona. Renekton rzekł, dojdzie szybciej do topa niż Aatrox, mimo że to są 2-3 sekundy. No i generalnie jakby Kin wie, że Vi zaczyna też od góry, nie? I wie, że jakby musi gdzieś tam być na bocie później. Więc też jego matchup na top jest bezpieczny. No i też zaczyna jakby różnicę w lesie, nie? W sensie, bo wydaje się, że to jest jeden camp, dlatego że Vi dopiero kończy raptorki, ale Viego też zaczął od wilków, a nie od Blue Buffa, czyli jakby on opóźnił swój puffing tym, że jego spawn creepów będzie szybszy. I jego wilki oraz Gramp na czwartym poziomie zrespią się szybciej, przez co będzie miał też większą przewagę expa i może w piątej minucie podczas pushoutu na bocie podejść pod smoka, kiedy Vi zacznie jakby swój drugi clear. Mhm. Kurde, Marcin, lubię jak ty tłumaczysz grę. Mógłbym cię słuchać normalnie godzinami. Ale musisz dalej grać jeszcze jak coś. Jeszcze na komentatora, jeszcze to nie jest ten czas jak jeszcze coś. Jeszcze nie? Nie. Jeszcze trzy dyszki na karku nie są, także jeszcze troszeczkę mi zostało. A co to znaczy, że ktoś ma trzy dychy na karku? Słucham cię. Znaczy, słuchaj Damian, moim zdaniem to bardzo dobrze. No to znaczy, że jest taki, wiesz, dorosły. Oho. Okej, jest podejście tutaj na mida. No to jest chyba martwy Knight. No, Knight wie, że nie wydaje mi się, że tutaj cokolwiek jest w stanie zrobić. Ale zobaczcie, jak Kast to fajnie zagrał. On jak naprawdę zszedł z bota na topa, z topa na bota i znalazł ganka, kiedy Kanawie robił kraba. Ale smog jest oddany, to już wiadomo. Mi się ale... też podoba, że Niko ma szósty poziom i wydaje mi się, że ona ma flasha dobra. No i to jest martwy Viego, nie? To jest martwy Viego, resetu nie będzie. Aiming też jest okej! Okay! Oh. Aiming też jest martwy. O, jest deszcz podrębny? Nie, Kanawie nie podchodzi. Niezdecydowane KT tutaj w tej sytuacji. Znaczy, moim zdaniem Viego bez szóstego poziomu nie ma jakby czego tam szukać. Niko po prostu ma za silną szóstkę. No to prawda, to jest prawda. Oddajemy. Uff, no oddany smog, oddany rift, to nie wygląda najlepiej dla KT. O, Kaz jest spotowany. A chyba nie wiedzą. Ale słabo, co? Jak podchodzisz sobie na bota i cię widzą. No, a JDG jeszcze aktorzy specjalnie, nie? Nie ruszałem się jakoś tak za bardzo. Że wiedzą, no i teraz już wiedzą, okej. Okay. Kanabi ma już przewagę w lewo. Oj. Niko schodzi, jest pierwszy. Dobra, i przesuję do przodu tutaj Missing. Pytanie, czy są w stanie zbrutować Missinga. Lehend już nie żyje, aczkolwiek dalej Pepek? Ma swoje dubi. Nie. Oj. O, Vi jeszcze tutaj ma RK i Knight ma RK i tutaj dwa kille będą. O nie, zaczekajcie, zobaczcie co robi Kus. Kurde! Gaming nie trafił tą RK-ą. Ale close. Ma flesza? No biegnie, flesza. Ale jakby trafił, to by flashował pewnie, to... Ej, nie mógł gonić, ma jeszcze tą? I tak mi się wydaje, że mógł gonić właśnie, no. Kanabi to rozegrał perfekcyjnie, tak by the way, nawet nie użył flesza. Ojojojojo. Knight, you crazy. Ej, yo! Kurde, ale szarpnął Knight. KT czuje, że mogą tego smoka robić. Chyba mają rację, rzeczywiście. Znaczy, no nie ma tutaj Eric dostępny już JDG. Kanabi muszę stylować. Ma generalnie flasha jakby co. Jinxer? Zobaczcie, Kanabi! O! Hands jakim killem tutaj zasekurował. Tylko pytanie, czy oni są w stanie jakby dostać jakiegokolwiek killa z tego, bo stepował się Kin. Jeżeli tutaj nie będzie żadnych killi, to tak naprawdę T69 dostanie plate za darmo. Dobra, jest flash i Missing jest. No musisz go zabić. Martwy. Musisz. Żyje! No nie. Are you kidding me? Naprawdę? Ale widzieliście, że W Renektona było na jakby poniżej 50 furii, mimo że mógł zaczekać dosłownie pół sekundy i zrobić dłuższego stuna? O, ja. ale słodziak, co? Troszkę się tak, jak gram Viego, to też się tak zdenerwuję, jak nie dostanę resetu. Tak na 50 HP kalujesz target i w końcu giniesz. Ruler jak wchodzi, ej Ruler jaki giga czadzior, co? Tak, ale T69 podchodzi, jest tu na Rulera. Ruler już troszkę... O mój Boże! Fullman R tutaj i tak naprawdę nie klina bo Rulera. Czekaj. Tutaj dochodzi Ruler, jest jeden kill, ale tylko jeden kill ze strony KT. Ojej. Okej, ładny flash od BDD. T69? Nie. Nie, miał też kuni niby, ale... Ej, co się dzieje? Kanabi? O Jezu. Kanabi? Zawrej ty? On co? Ej! Co? Dojeżdża ich! O mój Boże. Ty, ale zobaczcie, zero zabalenie ze strony Rulera, zobaczył co robi Kanabi, flashuje przez ścianę i dwa kilki. Zaufanie, nie?
Od razu wiedział, że to można to grać. Wow. A czy ta pierwsza gierka, to myślę, że też draft gap był. Okej. Okay. O, PDD. Okej. Okay. Tu mógłby być solo kill, ale już biegną pomóc Knightowi, ale Knight tutaj nie ma, on nie ma stopłacza i to będzie jeden za jeden chyba. Tak, no, jest PDD, no, ale padnie za to. I kto teraz? Ruler, co? Ruler czy 369? Kto tutaj łapie? Rulerowi chyba dadzą. O, jungle! Ruler zabrał. A, proszę, jeszcze kanona ze smite'u i będzie zajebiście. Planka jest markowana, Rakan jest widziany. Oj, 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 oj. Ale nie jest widziany. Wow, jaki engage. No i to tutaj na pewno. BDD już jest martwy. Tak samo jak i aiming. I mamy tutaj GG. That is GG. Tak, clean up. Znaczy nie skończą gry chyba, nie? Chociaż może tym wave'em na bocie. Nie, raczej nie. Będzie nasz Ory Smoczek. Bysal Mask, kurczę. Baja Bysal Mask? A po ciekawe, co? No. A to nie jest trochę tak, wiecie, typu, a kupić coś i tak wygrywamy, po prostu coś mam w bazie. No, no. To może tak być. Bo trzeba czegoś tam do Magic Resisty, no to na to było go stać, bo to tani przedmiot. A Bysal Mask ogólnie fajnym przedmiotem. A nie usuwają? Tak, następnie. Chyba będą kasować coś, tak. A to nie słyszałem o tym nawet. Na pewno Gale Force usuwają. No, prawidłowo. Oj, ojeju. Oj. O Boże. No właśnie. Także tego, no. Ej, ale dwa jest przemocna. Gość na trzech ludzi tak w Och, to... ojeju. O Jezu. Wow. Ty, ale missing na tym Rakanie nie wygląda tak w poprzedniej grze, ale w tej grze to jest totalny jest kozak. Gość, no. Czyściutko, tak, wszystko, tak bezbłędnie. Tak animacje wyglądają wszystkie, jakby idealnie stał zasięgi, w ogóle liczby, no super gość gra. Wow. Ale on cały sezon przecież grał w Chinach takimi właśnie supportami, gdzie engage typami, typu, nie? Gdzie wszyscy myśleli, dobra, Milio coś tam, nie, JDG właśnie nice. Grali te wszystkie Rakany, nie Rakany. Ej. Marcin, a jeszcze przerwę ci, Damian, no. Co ty myślisz, Jankos, w ogóle o tych wszystkich zmianach teraz w lecie, co będą? Salary Cup ma wyjechać, te wszystkie zawiłości z właścicielami drużyn, eBay się odłącza, prawda? Znaczy, no nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądać w przyszłym roku, a salary cap myślę, że w większości drużyn nie dotknie, a co do nowych drużyn w Lecu, szczególnie K-Corp, no to super, nie? Będziemy mieli zdecydowanie jakby... No mam nadzieję, że Europa wstanie na nogi, bo te ostatnie, trzy ostatnie lata, no to jest tragedia, nie? Mm-hmm. Odkąd G2 w 2020 jeszcze tam mieliśmy te półfinały i 2021, drugi, trzeci, no była totalna lipa. Dobra, panowie. Ja muszę iść. Dziękuję za dzisiaj. Już nas opuszczasz? Dzięki, że wpadłeś. Wpadaj jeszcze, jak będą inne mecze. Także do następnego, nie? Pa, pa. Trzymaj się, hello, siemanko. Hello. Dzięki bardzo. O, BDD Azir. Nie podoba mi się chyba Nautilus tutaj. Ale Dax plus Real to jest potężne kombo razem. Ej, podoba mi się KT. No KT ma absolutnie tutaj dojebany team compik. Zajebiście to jest sklejone. Kurde, podoba mi się mega. Może ten Wukong nie najgorszy, bo wtedy masz jakby... no chaos. Meczuje to twój styl, w jaki chcesz mieć w tej grze, czyli chcesz walk, które będą po prostu troszkę dłuższe, żeby poczekać i pozbierać może reset dla Troxa. Let's see me do. Mapa numer 3. I nie wiem, no mi się to KT kurczę chyba bardziej podoba, ten drafcik. Jest ładny. Trzy lejny, oh my god. Ameryka, pięknie robicie. Dobrze robią chłopaki. Uszanowanie. Dobry. No ale tutaj siema. Nie da się. Siema, czad. Jo. No znowu, że idziesz dusi od początku, kurde. Słuchajcie, wschodzimy na Heralda. Ale Zaya zostaje. No i tylko zamarkowany. Niebieska drużyna już musi oddać. No nie, no znowu, że idziesz po prostu wszystko bierze, kurczę. Kanavi na pozycji. To jest super zagranie, będzie walka. Okej. Jeszcze RKBD, dobra. Chyba nie spodziewali się, że tak szybko spłynie, co? Oni nie widzieli, nie? Ja też nie. Nie widzieli go. Ja myślałem, że to będzie bait i będzie super to zagranie. Ale że to tak dobrze wyszło dla nich? A że oni go tak wysadzili szybko, kurczę? Herald zagrany, czyli Azir będzie... Ma Divine'a kanał. Azir utknie pod środkiem, będzie musiał tam stać, wyczyścić sobie tego Heralda. To jest jakieś tam okno dla JDG. I ma też duży kapla JDG w tej walce. Tutaj rotacja była bardzo barwnie zagrana, powiedziałbym. Bardzo oddajemy. Ładnie odbili, bardzo nie odbili, wykorzystali Heralda. Super JDG, naprawdę bardzo kreatywna tutaj sytuacja. Ty, no strasznie mi się to nie podoba, że kurczę, dwa smoki oddane, Herald oddany, zero walki. Ale co? Po prostu KT wierzy w to, że oni lepiej skalują, tak? Oj, kuzyn... Ojej, aż tak easy?
No i tu będzie Olin chyba, co chłopaki? Minigra na topie. Tutaj minigra mam na topie. Cooldowny. Minigra, ulubione słowo dzika. Okej. Oj, Kin już nie ma many. Chyba death jest. Chyba, że ma jeszcze na W? Oh. Nie, death jest. Oh shit, że to weszło. Dobra, przynajmniej on tyle. Jest dead. To jest to tak duże zwycięstwo dla Trox, jakby nie patrzeć. KT już czuje. Play by play, dobrze, niebieska drużyna jest wypychana z rzeki. Kanavi, czai się, flash jest erka, flash od Kanaviego, double erka. Azir niby coś tam szuka, Azir ma problemy, Azir żyje, nie żyje. Kus próbuje atakować i bronić swoich chłopaków, ale się nie da. Leche co samotniony, będzie zmasakrowany za moment. Aibik teraz na nim jest Monkey King biegnie, atakuje, co się dzieje? Proszę Państwa, Aatrox jeszcze próbuje coś zrobić, ale nie da się, niebieska drużyna ucieka w popłochu. No, w jakimś uniwersum w ogóle TG przygrywa? O Jezu, to jedno, nie da się grać, kurde, dla KT. A w mieli dziku Vairakan? Ej, kazaliście mi zrobić play by play, teraz widzowie mnie wyzywali. Zajebiście było, to jest, dobrze było. Zajebiście, mi się wydaje, że do Pulsatu na drugą. Ej, naprawdę było clean. Co ty mówisz, Damian? No przecież wy kurde Nie, no dobrze było, stary. Widzicie, prawdziwi faceci, to jest właśnie braterska miłość. Yo. Ej, nie, no spoko było, nie zaciąłeś się, dobry flow było, dobrze było. Dobra flow. To dobrze, chłopaki, tak. Dobrze robisz, dobry przekaz leci. Oni te combo z Rakanem zajebiste robią ciągle. Vai, Rakan, Wukong, Rakan. Wukong, w ogóle, przecież oni JDG w Chinach tyle winów zrobili tym Rakanem. Ale catch. Z Emu zdjął, nie? Ej, wow. Clean. Za Mystic odpala ulti. Ej, coś się zbugowało z tą ścianą, widziałeś tam w ogóle? Niby ich przerzucił, a oni jakoś... Nic się nie stało. Baron za 15, Baron za 15. Dive za dive, chłopacy. Wejdą, Sivir biegnie z bazy. Oj, tu mogą być problemy, Kaza. Ej, Relk się chyba zgubiła. Mystic RK odpalona, biegnie w BDD, super. Pytanie, czy możemy zabić kogokolwiek tutaj. BDD! Oh my god. Fuck. Ej, ładnie zagrał. Ej, no ktoś się... Nikt ten Rakan... Kanavi! Ten Rakan przeżył tam? Tak. Ej, Kanavi zaczyna solo tego smoka. Widać go oczywiście, widać wszystko. Flashnął. Ej, wjazd! Ale wjazd, proszę państwa, co się ale dzieje? Rakan. Misty kolejny raz znajduje takie wejście na plecy. Ej! Czy 6-9 kasuje? Nie, not winnable, nie, unfortunately. Ej, is it? Ale Rakan, Jezus Maria, Rakan. Kurde. Pan Rakan, tak? A missing so clean. Rakana, chyba, i Rakan jest tak clean. Tutaj widać ewidentnie, kto na kogo screamuje, bo na przykład wczoraj Renata była bardzo ważnym czempionem, a dzisiaj albo jest banowana, albo była nie jest aż taka ważna. W tej grze była Baret. Uff. W tej grze tak, ale w pierwszej była grana. Albo w drugiej? Kongo na samym drifcie! BDD umiera, BDD zoniuje! Rakan kolejny raz chodzi na backlane! BDD flashuje, ale nie ucieknie! Kanavi! Jak blisko! Free. Oj, bo 3-6-9! Nie, nawet nie. Free, dobra, kurde. Koniec. Kurde, i ten Aatrox Comp div. No tu jest mocy team comp. Kurde, ale nie wiem, no KT też nie jest złe, stary. Ja wolę prawo by far. Jak widzę Sivir, Orianna, Aatrox, free, strasznie. Ej, koniec, nie? Sivir ma free shooting w tejże, totalnie. Yeah. Sivir, Orianna, fajne to jest razem. Ci goście tak dobrze grają, kurde, oni tak niemożliwe. Każdy jak się porusza po mapie, każdy się tak fajnie porusza. Wie, gdzie ma iść, co zrobić. No. Nikt nie jest za wolno. Wow. Free. Gości mają taki luz w graniu razem. Oni mają taki luz w tych wszystkich skirmiszach, w tych walkach, jakby strasznie... Każdy miał to są głowę. Tak, strasznie tak, wiedzą, tak. No dokładnie. To jest jakiś smok po prostu. Ma jeden umysł stary, 5 ludzi, wszyscy wszystko wiedzą. 1% na 5 mapę, nie, dziku? Daj mi zobaczyć pierwsze 2 czempiona. Że będzie to Orianna, Rakan, to już wiem, że jest mniej nawet niż procent. Lulu? Robili fajnie, tak szczerze. Kajsa. Chciałbym tutaj Lissinka zobaczyć, no nie obraziłbym się. No to będzie Lissin Ornn w takim razie, widzowie. Jak tak będzie i wezmą Lissin plus Ornn, kupujecie Prima dla Damiana. Tak, tak. Ty, 6-14 Lissin na tych Worldsach, ojeju. A jeżeli nie mam racji, to się przyznam, że to ja byłem w autobusie. To w... Jax fajny. Sam to pewnie weźmie. Wiesz, Ornna, nie wygupę się. Dziku, przykuj się. Krzykuj się na autobus, no. Nie może wziąć Ornna tu, dziku. No i Gragas. Przyznaję się, to ja byłem w autobusie. Nie, ale pamiętaj, kompletnie niegrywalny jest ten Jax w Gragasa. Mamy to przyznanie ja się. To ja byłem. Prosiłbym o linka do tego filmu, żebyśmy widzieli. Tak po prostu, że jak Jax wchodzi z kół, to Gragas robi E i kół i odchodzi.
No ale i tak Jax raczej ten matchup sobie przejdzie. Znaczy, on skaluje potem po prostu. Wiem, co to jest za filmik? Ja go pierwszy raz widzę, dziku. No właśnie, nie wiem, a nagrali mnie. AI? Czy to jest, co to jest? Nie, no przecież prawdziwy, no co? Ktoś powiedział, że to był on, no. Jak wracał z imprezy. Wracałem z nad jeziora. Ale wyszukaj. Ale to przez przypadek, bo to wina kierowcy, czy wie. No akurat co? Była chopka, no. Co było później? Chyba dostałeś numer, dostałem, nie? Dostałem liścia. Jak liścia? Normalnie, no kobiety biją mężczyzn, Sadek. Ty grałeś w chłopakach z baraków? Słuchajcie, bo tutaj Vine będzie szukać pod dymki potencjalnie. Pod dymka ma prajo na dwóch dymkach, jest level 1. Świetna decyzja od Kuza. Kus. Wardzik pierw i poczekaj. Wardzik poczeka. Oj, no tutaj ewidentnie policjantka Caitlyn, policjantka Vi. Zobacz, jak ona czeka, żeby zakuć w kajdany tego ślepego mnicha. Ma jeszcze sadzonkę tutaj. Ale BDD pokazuje, mam wrażenie. No i tutaj zobaczmy i bam! Policja, stój! No i przejmujemy niebieskie wzmocnienie. Ale kanabi, kukus mind? Pyk. O, kuzyn wziął. Oj, kuzyn wygrał to wow. That's massive, no. Tylko łapkę trochę. Jeszcze? Dalej się bije Ależ ten flash może kosztować dużo panią Lulu. Nie wiem, czy to jest takie dobre. Pani Lulu może zapłacić wysoką cenę. Oj, pani Lulu! Jazda! Tak! Walka! Oj, ale stun! Cedra! Kus! Co się dzieje? Nie miał cooldownów. Wydaje mi się, że mogli to lepiej zagrać, KT, kurczę. Dobra, gruby olimpuje. No, ten mecz mam, to jest niewygodny. Już więcej nie będę tak podekscytowany. Widzowie ewidentnie tego nie lubią. Co to za miniaturka? Ty, na miniaturce na Twitchu akurat jest. Super, Damian, naprawdę. Super. Oficjalny cosplay, przypominam. Zdjęcie to natychmiast. Oficjalny cosplay. Na czekaj, ci Lulu mogę movementem lepiej coś żukować. Nie. Nie, wyobraź sobie, że byłeś grając, tutaj nie patrz na to. Oj, BDD bez flasha, dead. Nie miał flasha, bo użył wtedy. Tak, ale wydaje mi się, że tam Vi mogła właśnie... Pytanie, czy miał Q, żeby przerwać Q Lee Sina. Nie miał. Nie miał? Okej, okay, dobra. Navi. Jak to zagra? Trafi Q? Okej, tak zagra. Kurde. Alright. O, strzelasz ten smoczek, spoko? Skoro Lee Sin był na tobie przed chwilą. Spoko, ale nam idzie Kongo potencjalne, bo tu zaraz szósty poziom może być. Nic? Co się dzieje? Okej, nic się nie dzieje. No BDD taki się mówić to, fake, kurde, no. Fake pressure robi. Ta, nie wiedzą, gdzie jest Vi enemy. Okej, Kanabi. Lane gank. Ale ma flasha. Nie ma flasha. On bez flasha jeszcze jest. Przeżyje. You good? Mówię, no, podwalany z bota, super. Będziemy mieć walkę potencjalnie. Dwie osoby od górnej strony mapy. Oj, szósty poziom. Tylko no, smite'a dał. Niebieska drużyna. Nie wiem, Boriane może go jakiś taki? Oj, nie wiem, panowie, oddajemy to. Oddajemy. Ej, oni nie mają smite'a! Wziął Rakan. Wziął. Jeszcze do tego? Wziął Rakan? Znaczy no Rakan, a nie. No niebiescy wzięli ogólnie. Nie, Kaz wziął, okay. Kaz wziął chyba, miał 160. Myślałem, że nie wziął, bo od razu odszedł, ale szuka walki, I guess. Bo dał smite'a na tego, na kraba. Ale mi się podoba ta dzisiejsza seria, kurde, zajebiście grają. Lee Sin jak goni. O nie. Kanabi. Dobra. No gdzie tą Lulu? Już myślałem, że chce mu kasę zabrać. To nie jest takie złe, że Lulu bierze, bo to jest jednak enchanter. Nie wzięła. Dobrze, że oddają. No, kij z tym Cloudem, on w ogóle... potrzebują item. Bez znaczenia jest ten Cloud. Item na Jaxie jest potrzebny. Okej, Aiming? Kurczę, no Aiming spalił flash, tepego spalił cyndry. Oj. No Rakana można szukać, próbować. Rakana! Ale po co w ogóle próbujesz stary Kajsę? Ale zobacz, jak ładnie ODG zagrało, że się zesplitowali. Znaczy, Rakan nie ma... próbował Kajs, tylko Rakan miał E, no to próbował. Rakan ma E, Rakan ma W, wszystko miał tam, nie? Okej, okay, drugi Herald, proszę państwa, drugi Herald. No ale tutaj Gragas zostaje. Gragas tu jest. Ale chętnie RK. No RK zagraj, kurde, tą Lulu. Ej, co tak spłynął? Ej, to nie wygląda źle dla KT. Ej, zajebiście to wygląda. He's looking good. And Jax is farming? No, Jax came, okej. Okay. Mm. Okej, niebieska drużyna przyjmuje Heralda, nie ma bez walki. Piąta mapa, rośnie szansa do 5%. Już ci mówię, ile procent wzrosło. 5. Kuźwa, z 26,5 na 57. A ty to sprawdzasz gdzieś rzeczywiście, czy? Ja sobie to obliczam, mam kalkulator i bzdur od tego. Co ty pieprzysz? O, BDD. Jak to zagra? Pierferka. Na ciało. Nie, okej, nawet nie trzyma ulti. Nie ma flesza. Prawda, dziecko. Uch. Nie, no ten gość na Rakanie jest niemożliwy. No i tego smaka dajesz. Nie, no Mystic MVP. Bierzesz mida za to, okej.
Ej, bez kitu, Bissing chyba MVP w ogóle, no. A dla mnie on był zawsze jakiś taki whatever, w tym JDG, taki trochę niewidoczny, ale tutaj w tej serii zostaje biszczek. Nie, no ziomek w chuj widoczny. Ich wszystkie team kompy polegają na tym, że on ma jakiś engage. Ale jak masz Rulera, Knighta, Kanawiego w teamie... No, tu łatwo przyćmić, no, nie? No, wiesz o co chodzi, nie? No, no masz rację, łatwo przyćmić, ale to będzie jakaś dyma fest. Mamy 3-6-9, ale wejście! Obity mocno Aimik, ale umiera już Gragas. Okej. Okay. Mamy za mało ludzi tutaj. Okej. Okay. Ło, no to było 5 na 2, no nie szukujmy, jest... ciężko to było bronić. O, ładna próba Kanawiego, ale ładna też szerka Daiminga. I teraz skin. Pół. Gragas nie ma TPK, jakby to była dalsza walka. Pół Syndra? O kurde. Może o tym wiedzą, że Gragas nie ma TPK. O! Na pewno o tym. Kuzyn. Ja wiem, jak kuzyn wjeżdża ze swoją pięścią. Tak jest. Piękne zagranie. No co, ty cały dzień Rakanem pograć. Dzisiaj. O. R-ka? R-kujesz, Jax dobiega. I masz... Uaj. No i co, tak gadamy o nim, gadamy się... O chłopak. Ej, dobra, skoro KT bierze do 5 map JDG, to przecież T1 ich wydyma, nie? Te jeden przykład na LMG, człowieku, ty coś gadasz, to nie mogę. T1 to totalnie zdyma 3-0. Gościu, tak będzie Rulera, po prostu guma klepał. Tak go będzie. Ale ty wybiegasz tak, ej, ty wybiegasz tak z przyszłości, a przecież oni nie wychodzą jutro na mecz. Albo jeszcze KT nawet zaora JDG. Ale nie no, chciałbym, żeby JDG wygrało chyba. Znaczy, z jednej strony chciałbym, żeby JDG wygrało te Worldsy, żeby zrobili tego szlema, czy jak to się nazywa? A z drugiej strony no T1, kurde. Szlem w LoLu, takie osiągnięcie pojawia, to musi być. No, no to jest kurde. Giga trudne. Przez każdą metę wygrać. Znaczy, jeśli ktoś nie ogarnia, to JDG wygrało swój split w Chinach, wygrali MSI, wygrali drugi split w Chinach. No jeśli wygrają Worldsy, to będzie pierwszy raz w dziejach tej gry, żeby ktoś wygrał wszystko, co się da wygrać. A to G2 było close, tak? Tak. G2 gdyby wygrało Worldsy, a byli w finale w 19 roku, to by to zrobili po raz pierwszy. Ale to... O kurde, nie wiem... Mają go. Nie wiem. O, mają. Fajne, o, Jezu. Jest jakoś insane. Tyle CDR-a jest. Bomba! Och! O, nie ma... Ale close. Ej, co? Crown. Damn. Crown Thief, by the way. Crown Thief. Crown Thief. I Vi znowu, kolejna akcja z Vi. Ale to może być... Ale jesteś dar nie ma R-ki. To może być zbyt deep, to może być zbyt deep. No... A flashy spalili. To pod naszora po prostu, nie? Tu są chłopcy, gdzie Orianna? O! Ba! Missing? Czarujesz? Ej, on od razu się O jest. No. Oj... Dobra, wyszedł przynajmniej. Co? Flash nie? Flash nie? Missing, czemu wróciłeś? Dobrze, nie wróciłem. Ten flash nie? O! O! Legend! Ale... Broń. Dobra, Baron, chowaj guys. Brzuch, dobra. Baron, guys. Dobra, GG open? No, piąta mapka. Ale cię ty mam ci kucić. Co ty w ogóle gadasz, człowieku? W trzech okay. akademiach trenował, nie mogę. Ale... To nie dobra, ja grałem w trzech akademiach, to gra nie lepszy. To nie moja wina, że Chiny... To... O, Ruler? Czekaj! Patrz, hej! Patrz! Ale cię wow, nie mam dzisiaj! Ale nie mam dzisiaj! Patrz, co robi Ruler! Oh my god, Ruler, kurwa! O, Ruler, jak to mi... Ruler! I'm out of here. Niemożliwe! Ruler! Ale nie, no wszystko clean. Piórek uniknął, splashował od Zai na flashu. Wszystko, ej, ale kurwa, koleś wysiane. Jest clean, to jest ghost totalny. Ja pier... Szef. Ja pier... Jaki można być tak dobrym? Ale ej, kto to lotka iść dzisiaj zagraj? Niemożliwy Ruler, holy shit. Ciekawy wykresik teraz, no. Ja pierniczy, no co wy, no piątej mapy nie będzie? Ej, ale to jest, patrz, tam podjeżdża prawie pod 100%, to przecież to jest, nie ma szans, że to jest rel. To probability, znaczy, nie uważacie? No ale przecież to zagranie jest... Rulera było takie stare, na zasadzie 5%, no. No ale tam nawet 5% nie ma, tam jest ze 2-3% zostało na tym No bo to było takie, no nie przewidzisz. Myślicie? Takiego zagrania, stary. Nikt, kto popatrzy na state gry, nie powie, że Ruler może tak szarpnąć. I ten turbo cymbał Gumayushi ma Rulera klepać. Chłopie, ty się mówisz, żeby to jeden z honorem przegrany LMG, bak zagrać do GC best of 5, kończy się w godzinę, łącznie z raftem. Tak, o kurde. Są ludzie na czasie, co piszą, że Ruler nic specjalnego nie zrobił, okej. Okay. Nie, no... Ktoś, widz, nie. Stary, widz tak zrelował cię teraz, Damian. No trochę, nie ma trochę realno. Trzy, sześć, dziewięć, co ty robisz? O, dojazd, Gragaska? Przerwij. Dechaj. Dobra, dawać go, harataj go. Zonia? Zonie ma. Ci na mnie ludzie, co mają słaby lejnik. Ale po co no, Zonie? Nie, ale to jest trolling.
Liminga. Chińczycy nie umieją Barona grać, to jest mnie to rozdala mi to mózg, jak można tak Barona słabo grać. Belgię wczoraj troluje czwartą grę i muszą się pocić w piątej. Tutaj nie wiem, co się dzieje. Teraz ktoś powie, no dobra, ale w dziku był smok, koleś chciał przepchnąć wave i szybko stepować, bo mógł dziczko, tak. No widzisz, no nie do końca nie zerkował, tak wygląda. Nie Donia od razu. Donia od razu. Co?! O kurde, leci. Ja cię kre... O Boże, ale pięknie! Mistrz, gdzie był poleciało? Kajsa free shooting, Phantom Dancer stacked. No i kurde, klasa. Nie wiem, czy przez to, że Vi nie poleciała ta RK Vi, bo on stracił wizję, nie strelowała całej tej sytuacji. O, był rap. O, Jaxik. Flesza ma Knight, chyba żyje. Flesza. Oj, Flesz! Ken też ma. Wybronimy go? Nie. Ratuj go! No dawaj go! I to ten Jax, co mówił Jankos. E co 5 sekund. Okej. Okay. Full CDR. Okej. Okay. Dawaj kin. Pik. Jax jest OP. Boom. Let's... Wow! Lecimy, kuzyn! Kurde, poleciał, yo! Korean Airlines. Dobra. Imo dobry ruch. Czemu KT podchodzi w ogóle? Nie mają Vi. Bardzo dobry ruch. Vi żyje. Nie. Nawet się bić można, tu nawet trzeba. What are you doing, k***a, KT? Ej, co ty robisz, Kino? No gdzie idziesz? Kino szalał! Niech mu ktoś... Ja. No co się stało? Ej, gościu szalał! Ja nie widziałem, że Vi w bali była. Nie wiem, no Kino szalał. No. Ej, gość miał 5-1 i teraz tam tak pewnie na wojskowie mówi tak. Chłopaki, myślałem, że się bijemy, mogliśmy, czy nie? Nie wiem, to było bardzo dziwne mówi, zagranie. Stary, nie mogliśmy. To jest zagranie, które ci daje MVP, jeśli wygrywasz tę mapę. Wow, dobra, kolejne kurwa zagranie. Okej, okay. Naming. Klik. I teraz mam o kurde. Ale Zonia, piękna. Yo. Ale długo trzymał ten aiming w bicie. Aż spojrzałem na Amerykę. O kurgier akurat, no tych... Ruler w gasie. Halo. Fest. Ej, Ruler się tak wkupił w tej grze. Gość taki div zrobił w tej grze. To jest szok po prostu. I to nie na jakiś, wiesz, że to grałem na Amerykę, Europę, tylko to jest... Ale gość w sytuacji niemożliwej znalazł coś takiego z Orianą. Dobra, speedrun. O kur... Co? O kurde, Nexus Open. Co panowie, koniec! Dobra, You sure? Ej! Ej! Minion! Co się stało? Ej, tu mogłoby się stać jeszcze wszystko w tej grze! Ja pierdziele, niemożliwe. Most feeling ever. Tu mogłoby się zdarzyć jeszcze wszystko. Kurde. Widzowie, nie oszukujmy się, lepszy, zdecydowanie to lepsza prawda, drużyna. Tak. Zdecydowanie lepsza drużyna wygrała. Ej, ale i tak szacunek dla KT, naprawdę, nie wiedziałem, że mogą aż tyle pierwsza zrobić. Gra, ej, pierwsza gra, clean strasznie, naprawdę, pierwsza no. Gra w szoku byłem. No ale tą też dobrze grali, kurczę. Jutro, przypominam, 9 rano, T1 vs LNG. Wywiadzik. Hello Knight, how are you feeling after the best of five, especially the map 4 which was so close? Opponent KT roster is a very strong team, so that's why every game was so close, and I think they played really well. What do you think about your mid lane opponent BDD? In one of the interviews he gave during Worlds, he said that he wants to play you specifically. Did you feel like he was a strong opponent in the laning phase? So the first time I played against BDD was 3 years ago, back to 2020, and I felt like he still managed to keep his form in a very good level, and he's a really good player as well. Do you agree with me that your teammate Ruler is right now the best player in the world? Oh, dobre pytanie. He is, for sure. Ruler, one last question from us. Tomorrow is the last quarterfinal of this year's Worlds, and it's T1 versus LNG, which gives for the possibility of 4 LPL representatives in the semi-finals. Do you think that will happen? I think it's pretty hopeful, because we already had 3 LPL teams winning already. I feel like LNG has a really good chance to take their enemy down. Okay, okay, great. Thank you very much for the interview, Knight. Thank you very much for the translation. JDG fighting. Fighting. Taki trochę awkwardowy ten Knight jest, ale spoko.